W ostatnim czasie napięcia pomiędzy Iranem a Izraelem znacznie się zaostrzyły, co widoczne jest w serii przeprowadzonych ataków i wzajemnych oskarżeń. Wywołuje to całkiem racjonalne obawy o możliwość wybuchu szeroko zakrojonej wojny na Bliskim Wschodzie. Niedalej jak 1 kwietnia izraelskie siły przeprowadziły atak lotniczy na aneks konsulatu Iranu w Damaszku, który zakończył się śmiercią 16 osób, w tym 7 oficerów oraz brygadiera generała Mohammada Reza Zahediego. Reakcja Iranu była natychmiastowa, z zapowiedziami odwetu, które mogą przybrać formę ataków rakietowych zarówno na terytorium Izraela, jak i przeciwko jego misjom dyplomatycznym na całym świecie. Przywódca Iranu, Ajatollah Ali Chamenei, póki co zapowiedział tylko, że odpowiedź będzie surowa. W tym samym czasie izraelska aktywność wojskowa w Syrii, głównie przeciwko pozycjom irańskim i ich sojusznikom, takim jak Hezbollah, zintensyfikowała się w odpowiedzi na trwającą wojnę w Gazie. Hezbollah, będący bliskim sojusznikiem Iranu i wspieranym przez niego w Libanie, zwiększył swoją aktywność militarną przeciwko Izraelowi, prowadząc do codziennych wymian ognia wzdłuż izraelsko-libańskiej granicy. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie Izrael wzmocnił swoje systemy obrony powietrznej i wezwał rezerwistów, przygotowując się na możliwe, szeroko zakrojone ataki odwetowe ze strony Iranu i jego sojuszników. Istnieje obawa, że Iran może skorzystać z możliwości przeprowadzenia ataków za pośrednictwem swoich pośredników, takich jak Hezbollah w Libanie lub Huti w Jemenie. To mogłoby prowadzić do jeszcze większej eskalacji konfliktu. Te wydarzenia rzucają cień na cały region Bliskiego Wschodu, zwiększając ryzyko rozszerzenia się konfliktu na inne państwa tego obszaru i potencjalnie wpływając na globalne równowagi polityczne i bezpieczeństwo. Warto w tym miejscu wspomnieć, że podczas gdy Iran dopiero do tego aspiruje, Izrael ma do dyspozycji około 300 do 500 głowic jądrowych, które w najczarniejszym scenariuszu tej potencjalnej wojny mogłyby pójść w ruch. Kluczowa wydaje się więc obecnie interwencja dyplomatyczna i choć częściowa deeskalacja obecnej sytuacji. W razie wybuchu pełnoprawnego konfliktu na Bliskim Wschodzie, bardzo szybko może się ona bowiem wymknąć spod kontroli. Tak jak zawsze, zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek i wsparcia naszej działalności. To tyle ode mnie, życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia i mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce.